ulicy wokół. Szanowni Państwo, kolejny punkt. Rozpatrzenie wniosku i projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 16 Sławomira Góry. Tu jest projekt grupy radnych. Tutaj prowadzenie obrad przejmuje mój zastępca, dlatego że dotyczy mnie ta sprawa. Także ja oddaję mu prowadzenie. Siądę z boku, jestem do dyspozycji. Proszę bardzo, pan Stanisław Malara będzie prowadził teraz. Sławomira Góry. To jest grup radnych, druk numer 321. Wniosek i projekt uchwały w imieniu grupy radnych przedstawi pan Jan Jarosz. Wniosek dotyczący odwołania przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy 16 Dzielnicy Sławomira Góry. Na podstawie paragrafu 20 punkt 1 statutu Rady Dzielnicy 16 Dzielnicy grupa radnych składa wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy 16 miasta Krakowa Sławomira Góry. Uzasadnienie. W dniu 23 października 2013 roku przewodniczący Rady Zarządu Dzielnicy 16 Dzielnicy Sławomir Góra został uznany za winnego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Góry w Krakowie Wydział 8 Karny za zniesławienie mieszkanki dzielnicy w czasie sesji rady. Ten wyrok w pierwszej instancji, to jest wyrok w pierwszej instancji, ale uważamy, że radny skazany sądownie, choćby zawieszeniu lub warunkowo, nie powinien pełnić funkcji przewodniczącego rady i zarządu, bo przewodniczący jest funkcjonariuszem publicznym, reprezentuje dzielnicę na zewnątrz. Przewodniczący Góra powiedział, że będzie się odwoływał od tego wyroku skazującego. Jeśli zostanie uniewinniony, to będzie mógł wrócić na swoje stanowisko. Wniosek podpisało 6 radnych zgodnie ze statutem. Są to radni zespołu radnych Prawa i Sprawiedliwości i jedna radna niezależna. W związku z dyskusją, jaka wiązała się, gdy odczytałem we wnioskach na poprzedniej sesji, że nieprawidłowo zostało użyte słowo skazany, wykreśliłem to słowo. Tutaj wyjaśniam, że wyrok, jaki otrzymał pan przewodniczący, stanowi, że jest to umorzenie warunkowe z czasem próby na rok oraz koszty sądowe, tam 300 zł na rzecz Skarbu Państwa i kwotę 60 zł tytułem opłaty od warunkowego umorzenia postępowania. Ta pewna nieścisłość powstała stąd, że opieraliśmy się na tym, co sam pan przewodniczący powiedział w rozmowie z panem radnym Buczkowskim. Pan radny Buczkowski zwracał się do pana przewodniczącego, by przesłał treść tego wyroku e-mailem, ale pan przewodniczący odmówił. Ten wyrok mam tutaj, gdyż udało się ten wyrok dostać, gdy pani Zofia Rozkuszka
wróciła ze szpitala. Cóż jeszcze? W każdym razie to słowo, które wykreśliłem, zgoda. Natomiast, żeby było jasne do końca, gdyby ten wyrok został utrzymany, to pan przewodniczący przez rok będzie w rejestrze skazanych z adnotacją umorzenie warunków. Tak wygląda to pod względem prawnym. Dziękuję. Czy pan już nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie? Tak, dziękuję. Dziękuję. Inni mogą. Dziękuję. Inni mogą. Teraz, chwileczkę, proszę państwa, ja poproszę teraz o opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Opinia dotycząca wniosku Grupy Rady Dzielnicy 16 w Mieńczyce o odwołanie przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 16 Sławomira Wody. W dniu 28 listopada 2013 roku Grupa Radnych Dzielnicy 16 w Mieńczyce na podstawie przepisu zawartego w paragrafie 20 punkt 1 Statutu Dzielnicy 16 złożyła pisemny wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 16 Sławomira Wody. Wyżej wymienione przepisy dopuszczają możliwość, że Rada może odwołać przewodniczącego na pisemny wniosek uzasadnieniem co najmniej 1/4 składu Rady. Odwołanie przewodniczącego następuje większością co najmniej 3/5 głosów składu Rady w głosowaniu tajnym. Opiniowany wniosek spełnia formalne warunki, natomiast jego uzasadnienie w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego nie stanowi podstawy do odwołania przewodniczącego. Dziękuję. Czy jest zdanie tej Komisji Rewizyjnej waszej? Tak. Waszej tutaj, tak, dzielnicy. No, tak. Wiadomo, to jest wiadomo, że sami swoim wiadomo. Proszę państwa, proszę w tej sprawie, jeśli ktoś z radnych, z państwa radnych ma coś do powiedzenia, to bardzo proszę, po prostu wiem, że będzie ileś tam głosów, to procedurę zrobimy w ten sposób, że zapiszemy zgłaszające po kolei osoby. Chcę tylko powiedzieć, że czas w tej sprawie będzie ograniczony do 3 minut. Dlatego, że taka jest procedura. Może do 15 sekund. Nie. 3 minuty. Zgłoszenie. Zgłoszenie osób, które chcą zabrać głos w dyskusji. 5 minut. Bardzo proszę. Bardzo proszę o to, Jest taki zapis. Gdzie? Zajmie w statucie. W jakim statucie? Czyli? Jest taka kogoś. Do Radzie, tak, oczywiście. Czy ktoś? Przeczytam państwu paragraf. Głos według regulaminu, głos dyskusji nie może trwać dłużej niż 3 minuty, a w razie ponownego zabrania głosu 1 minuty. Przewodniczący obrad może określić zwiększenie powyższego limitu czasowego przy rozstrzygnięciu problemu szczególnie istotnego. Otóż to. I, otóż to. W tej chwili na to nauczy dobrze czytać. Dobrze. I teraz ja powiedziałem 3 minuty. Jeśli dotyczy sprawy dalszej, mogę udzielić tylko 1 minuty. Jakie dalsze? Dziękuję bardzo. Czy dotyczące odwołania? Tak. Odwołania, czy... Nie, ponownego zabrania głosu. Tak. Pan wyraźnie wie, o co chodzi. W tej sprawie, o czym mówimy, czy w innej sprawie, co dotyczące odwołania? W tej sprawie, o czym mówimy, bez odwołania przewodniczącego. Chcecie nam zamknąć usta minutami, naprawdę? Czego się obawiacie? Proszę państwa, mamy tu dyskusję. Proszę o zgłoszenie mówców w tej sprawie. Ja chciałbym się odnieść. Pan Buczkowski, dobrze, ja pierwszy. Ja mówię pierwszy. Proszę państwa, ja zapisujemy nazwiska. Pan Pawiński, tak?
Panie Jazaręba. No i pan Góra przecież zgłasza się, panie przewodniczący. Za chwileczkę. No, zgłasza się, to napisać. Ja się rozkuszczam. Jestem przedmiotem tej sprawy, więc chyba w mogę. Pani Nadulska. Pan Bartosik. Pan Sławomir Góra. Jeszcze gość się zgłasza, tu jeden. Goście będą poświadczenia i komunikaty. Przepraszam, ale w kwestii formalnej to, co się tu dzieje, to jest niezgodne ze statutem. W kwestii formalnej. Ja tu nie mówię w sprawie odwołania, bo ja już dostałem pismo od pana Góry. To, się, co się tu dzieje, jest niezgodne ze statutem. To jest statut. W tej chwili. Proszę sobie przeczytać artykuł 29, punkt 1. Państwo tyle lat jesteście w Radzie i nie znacie statutu. No przecież tak się nie da. Proszę państwa, udzielam głosu panu Włoczkowskiemu. Proszę państwa, tak, dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałem się odnieść do tego uzasadnienia komisji rewizyjnej. No przecież w artykule 20, paragrafie 20, proszę państwa, jest napisane wyraźnie, że Rada może odwołać przewodniczącego zarządu z innej przyczyny niż nieprzyjęcie sprawozdań, jedynie na wniosek co najmniej 1/4 składu Rady. Czyli formalnie mamy możliwość. Jest to wszystko zgodnie z prawem. Ale co że się tam wymyślili? Jest napisane. Ale co, że na tej podstawie nie można odwołać? Że wniosek nie, że wniosek formalnie spełnia warunki. Natomiast uzasadnienie w związku z obowiązującym obecnie stanem prawnym nie stanowi podstawy, bo gdyby było powiedziane, że sąd uznał przewodniczącego w pierwszej instancji i to oznacza obligatoryjnie, że należy go odwołać, to wówczas takiego stwierdzenia, to o to tylko chodzi. Nic więcej. To jest dalej niezgodne ze statutem, bo to nie komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna nic nie ma do odwoływania rady czy przewodniczącego, tylko rada musi doraźną komisję powołać, żeby rozpatrzyła, czy to jest... Panu nie udzielę głosu. Ale tu to się dzieje, jest komisja ze statutem. Pan powołuje się na artykuł 20, to znaczy pan Pawlicki. Coś innego. To nie jest dyscyplinarna, tylko doraźna komisja. Artykuł 29, punkt 1. To jest doraźna komisja dyscyplinarna. Dokładnie. Artykuł 29. Proszę pana. Pan Pawlicki. Ja mam tu uzasadnienie do tego wniosku, ale to jest tylko jeden element w działalności całej Rady Dzielnicy. Mam tutaj troszeczkę szerszą wypowiedź, muszę ją czytać. Jest kilka punktów. Pierwsze, uchwały podjęte bez pytania mieszkańców wbrew ich opinii. Zarząd nie wystąpił z inicjatywą zapytania o zgodę, chociaż ich realizacja była szkodliwa z wielu względów ekologicznych, ekonomicznych dla spółdzielni, etc. Zagroziłaby na przykład spółdzielni mieszkaniowej Wiktoria przez potężny hipermarket Zadecha Wanda. Ale to nie jest to. Upadają już kolejne sklepy Wiktorii, odpadają dochody z budżetu. Spółdzielnia Wiktoria otrzymuje 60 groszy za 1 metr kwadratowy z dochodów z 64 sklepów. Za kwotę pięcioletnią 7,5 miliona dociepliliśmy wszystkie 42 budynki. Mamy mniejsze zużycie ciepła. Drugie. Zarząd zdominowanej dzielnicy 16 wraz z grupą swoich radnych głosował już od 12 lat temu, czy kadencję temu, za budowę hipermarketu. W razie potrzeby mam listy z głosowaniami, nawet głosowania imienne. Trzecie. Potwierdził to przewodniczący Góra w piśmie do prezesa Decha Wanda z 7 lipca 2013. Mimo protestu mieszkańców ponad 1500 podpisów na listach zamiast hipermarketu można by wystąpić, bo uważam, że zamiast hipermarketu można by wystąpić na przykład z inicjatywą budowy basenu dla młodzieży. Może nie będą wtedy zajmować się
malowaniem graffiti, o którym mówimy bez przerwy i to nic nie zmieni. I niszczyć budynków spółdzielni. Na powyższe mam obszerną dokumentację od 12 lat. Artykuł w Głosie Nowych Kutyjatentynów nie dla hipermarketu Dealanda. Autorstwa wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Sławomira Bieczyka. Jego protest na piśmie do prezydenta miasta, protest zarządu Wiktory po protestach, listach składanych w spółdzielni na walnym zgromadzeniu i innych zebraniach. Pan Marek Bartoszek to dobrze wie. Uchwały w sprawie budowy tzw. apartamentowców w osiedlu albertyńskim i kościuszkowskim pan Góra przekonywał nawet, aby żeby to przeforsować, że ma aż 2 głosy. Tak było na sesji. No, to jest naprawdę gość na poziomie. Aż 2 głosy ma. A propos znajomość statutu, to jest inna sprawa. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem od Ronda Maczka do Kotu Mrzowskiego. Koszt 470 tysięcy złotych. Nieprawidłowo rozpoczęty plac budowy szerokości 5 metrów. Zbudowano znaczną część chodnika. Na moją interwencję do ówczesnej dyrektor Zikitu chodnik zmniejszono do 2 metrów. Na 2 miesiące przerwano roboty. Szybciutko przerobiono dokumentację. Błyskawicznie. Panie radny. Proszę państwa, momencik, to są pieniądze. Pan? Ale w tej chwili nie na ten temat pan mówi. Ten temat. Panie przewodniczący, czy mogę nie musieć słuchać dur tego człowieka? To jest uzasadnienie wniosku. Ja mogę wniosek formalny, bo jest to po prostu niezwiązane z naszym wnioskiem. Jest związane, bo pan przewodniczący, panie radny, nie interesował się w ogóle tą sprawą. Odbieram panu głos. Była ona 2010 roku. Odbieram panu głos. To jest koszt 100 tysięcy złotych. Dobrze, teraz udzielam głosu pani. Dlaczego pan mi głos udzielił? To jest temat związany z funkcjonowaniem Rady Dzielnicy. Nie. I kosztami. Nie. Nie na ten temat pan mówi. A ja w tej chwili. Odbieram panu głos. Proszę zaprotokołować. Pan mówi o wycince lasu? Proszę mi później dać głos. Nawet we wnioskach na końcu. Do tego tak. Proszę państwa, panie przewodniczący, chwileczkę, bo jeszcze formalnie mam zastrzeżenia do tej opinii, dlatego że mogę się zgodzić tutaj, co powiedział przewodniczący Szczurek, no niemniej jednak jest napisane wyraźnie, że opiniany wniosek spełnia formalne warunki, natomiast jego uzasadnienie w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego nie stanowi podstawy do odwołania przewodniczącego. Nie stanowi podstawy do obligatoryjnego, powinno być odwołania. Obligatoryjnego, brakuje tego słowa, bo stanowi podstawę do odwołania. Jak najbardziej stanowi do podstawy, to proszę to zmienić i jak dopisać do obligatoryjnego odwołania i wtedy się zgodzę, że będzie dobrze. A jest napisane, że nie stanowi podstawy. Stanowi podstawy, wprowadza w błąd radnych. Jak najbardziej ten wniosek stanowi podstawę do odwołania. Panie radny, pan członkiem komisji rewizyjnej, nie będziemy nic zmieniać o tej opinii. Nie, no, taką opinię, zmienić, bo dobrze, taką, ale taką opinię żeśmy podjęli i taka zostanie. Taka opinia zostanie, będzie głosowanie na odwołanie komisyjnego, wtedy będziemy głosować. Jak najbardziej jest to zgodne z prawem. Pan Andrzej Buczkowski jest członkiem Rady Dzielnicy, zrozumiał pan? Rozumiem. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Wreszcie pan coś zrozumie. Proszę państwa, ja jak widzę pana przewodniczącego naszego Sławomira Górę w pierwszy piątek w Arce, gdzie pięknie modli, to mi serce rośnie. Ale tu się nie zgadza coś, tu jest modlitwa, tu jest uczestnictwo, a nie zgadza to się w postępowaniu wobec ludzi. Ja już nie mówię co do mnie, bo wszyscy dobrze wiedzą, że jestem związana z Kościołem, mój ojciec. Słuchajcie, ja nie jestem osobą wulgarną. Pan, chociaż wiedział, że menele na mnie napisały paszkwil, no bo wiadomo, menele nie lubią ludzi, którzy walczą z zabrudzeniem, prawda, mieszkań, korytarzy, a tak mieliśmy, ciągle były nieczystości na tym. Więc wiadomo, ja zwracam uwagę, to jedna odważna osoba, więc na mnie menele wszystkie się podpisały, paszkę napisały. I proszę państwa, ja mówiłam, kto co tu napisał. No pan jednak był po stronie najwyraźniej tamtych. Ktoś ja mówił, dobrze, ale ja jestem radną, więc mnie można krytykować. Ale ja tu obserwuję pana stosunek do ludzi, którzy tu przychodzą. Tu, ci wszyscy, właściwie ci, którzy siedzą tutaj pod tymi naszymi obrazami. No,
Słuchajcie, pani, która mieszka na działkach, która ciężko chora, mieszka na działkach z rakiem prawdopodobnie, słuchajcie, umiera i tu nie ma wśród Platformy jakiegoś serca, takiegoś człowieczeństwa, a tu się chodzi do kościoła na pierwszy piątki, a gdzie to serce, gdzie jest uczynek? Słuchajcie, takie modlitwy, uczestnictwo w kościele bez uczynku to jest wiara martwa. To każdy wie, kto to zna. Taka pani powinna jako pierwsza dostać mieszkania. Nie tu ci, którzy tu my opiniujemy, nie wiemy komu, w ciemno dajemy. Dlatego jestem cały czas przeciw. Bo ja właśnie do mojego bloku te menele właśnie przyszłam. Z takich właśnie opinii, w ciemno. W ciemno. I kto wie, trzy razy ratowałam moją klatkę przed wybuchem bloku. Bo słuchajcie, miałam to szczęście, że szłam nawet na ten czas, gdy te menele były pijane i gaz się wydobywał z tego mieszkania. Weszłam, patrzę, jeden leży zapity całkowicie, drugi siedzi na tym. Dobrze, że ten papieros miał, słuchajcie, w spodniach. I te spodnie mu się żarzyły. Bo gdyby nie to, tam dalej był wygotowany, gaz szedł na cały blok, mieszkanie by wyleciało. I ja uważam, jako radna, uczciwi radni, to powinniśmy tej pani pierwszej dać wniosek. Przepraszam, koleżanka. Dać wniosek tej pani, która siedzi w mieszkanie. Nie, nie, bo ja nie wiem, czy pan zabiera głos. Bo na działkach ta kobieta nie powinna mieszkać. Wątpię. To jest pierwsze. To jest pierwsze moje zdanie co do przewodniczącego. Gdzie jest ta wiara poparta uczynkami? Ta pani pierwsza dzisiaj powinna dostać tutaj od nas mieszkanie, a nie w ciemno. Bo dobrze mnie się, słuchajcie, chwalą różni bogaci ludzie, że oni właśnie dostali w ten sposób mieszkanie, że mają willę i jeszcze ja mieszkanie jestem. Dostali z rady, bo w ciemno. Jestem za tym. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Proszę pani rozpuszczę. Ta pani, ja świadczyłam prawdę na tej sprawie, bo pani sędzina mnie pouczyła, że mam tylko do dnia 30 tam pierwszego mówić, gdzie ja dobrze przesłuchałam kasetę, gdzie pan powiedział, że pani czasem zmyśla. Dlatego tak zaświadczyłam, bo mnie sędzina nie dopuściła, że pan wielokrotnie mówił pani kłamie. Wielokrotnie pan ubliżał tej pani, ale teraz nie dość. Ja nie wierzę, żeby, proszę pani, z nie wiadomo z czego się stało, że panią rozsłusznie, nie wiadomo kto wysłał, proszę państwa, do Kobierzyna jak osobę niepoważną, jako osoba wykształcona, nie pije, nie pali, proszę państwa. I tutaj na polecenie pan ordynator godzinę czy więcej się zastanawiał, czy tą panią przyjąć, a potem powiedział, proszę wszystko zrobić do lekarza, żeby tą panią przyjąć. Dziękuję bardzo pani. Dziękuję bardzo. Pani Mario, o to chodziło. Nie wie pani, co się robi? Tak się nie robi. A. Dziękuję bardzo. O to chodziło. Pani Grażyna Nadurska. Proszę państwa, ja pozwoliłam sobie napisać i proszę mi pozwolić do końca odczytać to pismo. Zresztą ja do sekretariatu złożę te pisma za potwierdzeniem. Nadurska Grażyna, Zarząd i Rada Dzielnicy 16. Dotyczy sprawa odwołania przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 16. Jestem jedną z wnioskodawczyń wniosku o odwołanie pana Sławomira Góry z przewodniczącego Rady Dzielnicy 16 w Wilczyce. Uzasadnienie. Z uwagi na fakt, że ośmielałam się krytykować pana S. Górę i mieć inne zdanie, które zawsze wyrażało moje poparcie dla wniosków mieszkańców, tak rozpoczęło się szykanowanie mnie i moich wyborców z osiedla na lotnisku i osiedla Kościuszkowskiego, których reprezentuję. Na jednej sesji, gdzie występowałam w imieniu mieszkańców, pytałam o przyczyny, dlaczego w moim okręgu wyborczym nie wykonuje się prac związanych z montażem ławek, koszy na śmieci i odchody psie, placem zabaw przed blokiem 6 na osiedlu lotnisku, ponieważ wcześniej pan Sławomir Góra stwierdził, cytuję, u pani nic nie zrobię. Prosiłam bardzo o przeniesienie ławki, która jest wśród krzewów i tam odbywa się spożywanie alkoholu. Niestety ławka ze skarpy nie została przeniesiona. Wsparł mnie radny Andrzej Boczkowski na Komisji Infrastruktury Komunalnej zadał pytanie, dlaczego ta ławka jeszcze tam stoi? Czy dla zarządu kwota około 350 zł jest duża dla tak ważnej sprawy? Moje interpelacje o ogrodzenie placu zabaw przed blokiem 6 na osiedlu na lotnisku w ciągu 2,5 roku nie doczekały się realizacji. Pan Sławomir Góra mijał się z prawdą, mówiąc na sesji 19.12.2013, że 4 ławki z końcem roku zostały zamontowane na placu zabaw na osiedlu na lotnisku. Do dzisiaj tych ławek tam nie ma, szukałam ich z mieszkańcami. Potwierdziła to także pani radna Hałacińska, odpowiedzialna za plac zabaw Komisja Edukacji 14.01.2014. Brałam czynny udział w wydarzeniach,
przecinek uroczystościach takich jak rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino, otwarcie wojska sportowego przy szkole 101, wernisaż malarstwa itp. Informacje z tych wydarzeń znalazły się w Dzienniku Polskim, Głosie Nowej Huty, Kurierze Bieńczyckim, Kropce. W artykułach wymieniane są nazwiska radnych oprócz mojego. W Głosie Nowej Huty w Kropce w maju 2013 jest zdjęcie na wojska sportowego przy szkole podstawowej 101. Stoję obok pana Sławomiry Góry i księdza proboszcza Baniaka, których nazwiska są wymieniane, a obok ich na zdjęciu stoi osoba, która nie ma nazwiska. Pracuję w trzech komisjach, a nawet czterech. W zespole koordynacyjnym Bezpieczny Kraków jestem sekretarzem. Moje krytyczne wypowiedzi dotyczą takich spraw jak zamontowanie kosztownych tablic informacyjnych z błędami formalnymi, o których głośno jest także w prasie, brak informacji dla mieszkańców o spotkaniach z rzecznikiem konsumentów, wyjeździe dzieci niepełnosprawnych na kolonie. O tych sprawach mieszkańcy dowiadują się z Dziennika Polskiego, ale już po fakcie. Napisałam artykuł o osiągnięciach sportowych Szkoły 100 na łamach gazety Kurier Bieńczycki. Nawiasie, motywacja, nagradzanie najlepszych. I w tym przypadku pominięto nazwisko autora. Kilkakrotne wystąpienia na sesjach mieszkanki dzielnicy 16, pani Zofii Rozkuszki, która została zniesławiona przez Sławomira Góry, zakończyła się w sądzie rejonowym dla Krakowa Nowej Huty Wydział 8 Karny wyrokiem wskazującym pana Sławomira Górę, który oświadczył pani Rozkuszce. Cytuję, ze mną pani wygrała, ale z boksem pani nie wygra. Na dalszy ciąg bardzo tragiczny dla Rozkuszki tej sprawy posiadamy list wysłany do mnie przez Zofię Rozkuszkę ze szpitala Rydygiera. Wystąpienie na sesjach Rady Dzielnicy 16 przez Grzegorza Pioterka, mieszkańca Dzielnicy 16, którego pan Sławomir Góra lekceważył, ośmieszał, pół minuty ośmieszał, wzywał bezpodstawnie Straż Miejską, żeby go wyprowadziła, bo podawał merytoryczne zarzuty do pana Góry. Zakończyły się skierowaniem pisma pana Pioterka do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Trzy zdania. A przecież radni powinni wysłuchać i służyć swoim wyborcom, tymczasem w podanych przeze mnie przypadkach publicznie byli znieważani. Nie piszę szczegółowo, że jestem kolejną osobą, której pan Sławomir Góra złożył propozycję z rezygnacji z mandatu radnej, bo sprawa ta znajduje się na drodze sądowej. W kwietniu 2013 dyrektor Szkoły Podstawowej 100, pan Krzysztof Szwed, wystąpił do Rady Dzielnicy z pismem z prośbą o dofinansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe o randze ogólnopolskiej do Sopotu w wysokości 500-1000 zł. Pan dyrektor Szwed zwrócił się do mnie telefonicznie o poparcie tej sprawy. Na moje wystąpienie na sesji na Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki usłyszałam odpowiedź. Nie mam żadnych pieniędzy, wręcz mnie zrugał na kolejnej Komisji Edukacji. I tylko dzięki mojej nieustępliwości pieniądze się znalazły. Wszystkie podane przeze mnie sprawy dyskwalifikują pana Sławomira Górę jako przewodniczącego Rady Dzielnicy, który z naszych podatków pobiera co miesiąc kwotę około 3000 zł i wydaje w momencie publiczne pieniądze, wyznaczając stałych radnych delegowanie do odbioru prac IDP. Tych, którzy niezawodnie głosują za wnioskami pana Sławomira Góry. Z tego tytułu jeden radny pobierał kwotę około 4600 zł, a inny niepokorny około 600 zł. Dziękuję na uwagę. Ale pan Góra był na pierwszym miejscu, a ksiądz dopiero w tle. Pan Bartosik. Co to znaczy? Jeden sekretarza o potwierdzenie, jeden sekretarz. Ja nie jestem sekretarzem. A kto jest sekretarzem? No proszę zapytać. Pani Małgosia, tak? Przepraszam. Pani Małgosiu, pani prowadzi radę. No nie, tylko to formalnie wyjaśniam pani, co jest napisane w sprawie odwołania. Nie, no do tego wniosku, no ja bardzo proszę, ale wniosek ten głosujemy, że jest przygotowany. Czytanie ze zrozumieniem. Ja też mam do tego wniosku, nie ma. Ale to nie ma
pani kto rzecz. A, nie ma nic. Dobrze. No nie do sformalnego. Panie przewodniczący. Do żadnej rzeczy. Proszę o 5 minut przerwy. Ale jeszcze... Ja może krótko, żeby... Najpierw tutaj odniosę się do tego, co pan radny Jarosz powiedział, że jestem wpisany do rejestru jako skazany. Ja odczytam może, żeby nie tłumaczyć, bo wydaje mi się, że każdy rozumie, co jest napisane. To jest wyciąg z mojego wyroku. Na mocy artykułu 66 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 67 paragraf 1 kodeksu karnego warunkowo umarza postępowanie karne prowadzone przeciwko oskarżonemu Sławomirowi Burze o czyn polegający na tym, że w dniu 30 marca 2011 około godziny 18 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy Zarządu Dzielnicy 16 podczas otwartych obrad dzielnicy pomówił Zofię Rozkuszkę o mówienie nieprawdy, co mogło poniżyć ją w oczach opinii publicznej. To jest czyn z artykułu 212 artykułu 1 kodeksu karnego na okres próby wynoszący 1 rok. Chciałem powiedzieć, że jeżeli zawiesza się postępowanie karne, to znaczy, że postępowanie jest zawieszone. W uzasadnieniu jest napisane, że sąd widzi coś takiego, ale to nie znaczy, że daje to panu prawo do mówienia, że ja jestem wpisany do rejestru sądowego jako skazany. Jest napisane, że warunkowo umarza się postępowanie. Jeżeli postępowanie zostało zakończone, ale może pan mi nie przerywa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli... Pani Nadurska, jeżeli mówi, cytuję, mówił, to ja rozumiem, że to, co pani mówi, cytuję, mówił, to są autentyczne moje słowa, tak? To jeżeli pani chce w taki sposób robić, to może faktycznie spotkajmy się w tym sądzie i wyjaśnijmy, co to znaczy, cytuję, mówił, na osiedlu lotnisku nic nie zrobił. Tak, do mnie osobiście. Okej, to jeżeli pani mi to udowodni, bo ja osobiście takich rzeczy nigdy nie mówię, czego może być świadkiem cała Rada ze względu na to, że robię w każdym miejscu, bez względu na to, czy jest to miejsce. Dzisiaj była radna z pani okręgu wycięcie drzew na osiedlu Kościuszkowskim. Jest to pani okręg? Tylko dwa bloki, nie. Przepraszam, czy Kościuszkowski 1? Tak. Dziękuję. Czy wycięcie drzew w tym okręgu to jest coś, co się dzieje u pani w okręgu? No przez te dwa lata. Ale dziękuję, tak czy nie? Dziękuję. Pani powiedziała, że nic. Proszę, druga rzecz. Proszę, jasnie, to mieszkańcy jeszcze. Okej, okay. Kolejna, ostatnia rzecz, zostało 30 sekund. 3 lutego jestem wezwany do sądu jako świadek w sprawie pani, gdzie złożyłem doniesienie na policję, że giną rzeczy w Radzie. Czy jest to coś takiego, co pani nazywa, że ja panią szykanuję? Czy dbam o dobro publiczne, które jest powierzone między innymi mojej opiece? Czy to pani uważa, że to jest złe działanie przewodniczącego? Dziękuję. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Mam pytanie do pana przewodniczącego. Ja wniosek przewodniczącego. Przy odpowiedzi przewodniczącego. Jakie to? Ja rozumiem. Po przerwie dopuszczę pana do głosu. Chyba, że pan zapomni to, co ma pan powiedzieć. No to bardzo proszę. Proszę. Ja rozumiem, że pan przewodniczący jest zdenerwowany. Nie wysłuchał tej mojej wypowiedzi dokładnie, ale ja powiedziałem, że gdyby ten wyrok był pełnomocny, uprawomocnił się, to wtedy byłby pan wpisany z adnotacją, bo takie jest prawo. Bo gdyby w ciągu tego roku doszło do jakiegoś naruszenia prawa w zakresie tych artykułów, konkretnie tego artykułu, to wtedy automatycznie zostaje to już w rejestrze skazane. Ale pan tam jest z adnotacją. Panie radny, nie polemizuję. Proszę państwa, proszę państwa, na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ogłaszam 5 minut przerwy. Ale jeszcze mam pytanie do pana przewodniczącego. Króciutko. Ale jest przerwa, to już po przerwie. Szanowni Państwo, na ramach poprzedniej obrady.
dobra, no. Na wstępie bardzo proszę o zabranie głosu przez pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wykorzystaliśmy jako komisja rewizyjna tę przerwę na krótkie spotkanie i zajęliśmy się tutaj rozpatrzeniem wniosku, jaki pan Andrzej Buczkowski złożył odnośnie naszej tutaj wydanej opinii. Mianowicie pan Andrzej postulował, żeby ostatni akapit uściślić poprzez określenie, że opiniowany wniosek przez nas, złożony przez grupę radnych, on nie stanowi podstawy, ale do obligatoryjnego, czyli dodać jedno słowo, obligatoryjnego odwołania przewodniczącego. Chcę państwa poinformować, że komisja większością głosów podjęła decyzję i uwzględniliśmy tutaj ten wniosek pana Andrzeja Buczkowskiego i chciałbym w takim razie przeczytać, jak brzmi ostatni akapit po uwzględnieniu zmian. Opiniowany wniosek spełnia formalne warunki, natomiast jego uzasadnienie w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego nie stanowi podstawy do obligatoryjnego odwołania przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, do głosu zapisał się pan Buczkowski, pan Pawliński i pani Nadurska. Proszę państwa, podnieście. Proszę państwa, najpierw się odniosę tutaj do pana przewodniczącego Wiesława Szczurka. Proszę państwa, ja stwierdziłem, że tamto uzasadnienie było niezgodne ze statutem, żeby tu nie było żadnych wątpliwości. Po prostu było niezgodne i to, żeście zmienili, to po prostu zmieniliście, bo było niezgodne. Bo, nie, ono było, tylko nie było zgodne. To trzeba było, jak było zgodne, to trzeba było zostawić. Ale nie ważne. Nie, ale rzeczywiście chodzi o to, żeby nie było wątpliwości. Na pewno bym, dlatego zmieniliśmy, zapytał, żeby nie budziło wątpliwości. To nie jest postulatem pana radnego. Proszę państwa, zapytałbym na pewno tutaj, że tak powiem, kancelarię Rady Miasta na ten temat, gdybyście państwo nie zmienili. To oczywiście, że tak. Czy jest zgodne, czy nie. To jest pierwsza sprawa. Proszę państwa, ale wracając tutaj do tego wniosku grupy radnych, proszę państwa, o odwołanie pana przewodniczącego. Proszę państwa, zgadzam się z jedną rzeczą, że zarówno kradzież, jak i zniesławienie to są bardzo brzydkie rzeczy. Prawda? Bardzo brzydkie. I proszę państwa, jeżeli pan przewodniczący Sławomir Gór zaproponował pani radnej za zabranie kubków, żeby podała się całkowicie, żeby zrezygnowała z mandatu, to ja rozumiem, że i ta sprawa się toczy, prawda? Będzie tutaj pan Wrzeczek, tak, tak. Trzeciego będzie rozprawa. Druga osoba w kolejku. To proszę państwa, oczywiście ja rozumiałem, że pan przewodniczący jak został, przeciwko niemu już wyrok się zakończył, prawda? Czyli dostał wyrok. Oczywiście w tym wyroku pan przewodniczący został uznany winnym, ponieważ sprawa nie została umorzona, jak również pan przewodniczący nie został uniewinniony. Nie został uniewinniony, ani sprawa nie została umorzona, prawda? Tylko została warunkowo umorzona. Warunkowe umorzenie to jest taka dziwna kara w polskim prawie, prawda? Taka kara i nie kara. To znaczy, żeby mogło być, tak jak czytałem ostatnio, warunkowe umorzenie w tym objaśnieniu, proszę państwa, które wyczytałem tam na stronie prawnej, to oczywiście musi być osoba uznana winna. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że pan przewodniczący został uznany winnym, a zatem uważam, że sam powinien, skoro tutaj do pani radnej uważał, że powinna zrezygnować nie tylko od bycia wiceprzewodniczącą komisji, ale i nawet bycia radnym, to powinien mieć takie samo zachowanie w stosunku do siebie. Skoro został uznany winnym, to powinien zrezygnować. A ponieważ nie zrezygnował, stąd jest, proszę państwa, ten wniosek. I uważam, proszę państwa, że w tej sytuacji powinniśmy pana przewodniczącego odwołać, ponieważ został, tak jak mówię, uznany winny zniesławienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sprawa honoru to jest. Pan Sławiński. Proszę bardzo. Proszę państwa, muszę kontynuować tą rzecz, bo to jednak jest opinia o funkcjonowaniu całej rady. Przepraszam, ja. Żeby pan przewodniczący zrozumiał. Mnie nie chodzi o sprawę personalną, bo mnie przewodniczący rady nawet taki nie przeszkadza,
wygląda elegancko, wąsik, pięknie ubrany. Proszę Państwa, to jest wszystko w porządku, tylko to mnie denerwuje, co jest w jego środku i sposób działania wobec całej Rady, krzywdzące wielu ludzi, między innymi mój lewy, że tak powiem. Mogę? Koniec, czas się skończył. Ma pan 15 sekund. Głosu? No pan przewodniczący często udzielimy mówi, panu głosu. Pan przewodniczący mówi, pan, masz 15 sekund albo 30. Koniec. Pan Marek. Zobacz, koniec jest. Dziękuję bardzo. Kiedy będę mógł zabrać głos? W oświadczeniach, komunikatach, tak jak pan sam powiedział. Dziękuję panu najserdeczniej. To przedstawił. Dziękuję panu najgorętszy. Dziękuję bardzo. Pani... To ja wstępę, prawda? Tak. Tak szybciutko. Proszę Państwa, ja przepraszam radny Buczkowski, że się odwołam kolejny raz. Pan radny Buczkowski na sesjach, na komisjach był zainteresowany zniszczeniem krawężnika i chodnika na ulicy Obrońców Krzyża, osiedle Jagiellońskie, z tyłu Juczenki, spółdzielni mieszkaniowej Juczenia. No proszę Państwa, zastanawialiśmy się, skąd ta samowola, skąd to zniszczenie, skąd nagle, jak to się mówi, podanie ręki, zamontowanie tej budy, tego samochodu o dwóch kołach na naszym osiedlu, skoro przy zespole szkół gastronomicznych rozmawiałam z dyrektorką, tam nie wyrażono zgody. I chciałam panu powiedzieć, że pozwoliłam sobie rozmawiać z właścicielem, z panem Żabickim i chciał panu serdecznie podziękować i pozdrawia pana. Dziękuję. Pana górę. Pana górę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Pan Adamek. 3 minuty. Mi to nie potrzeba, ponieważ ja, drodzy państwo, mam rzeczowy argument w przeciwieństwie do moich przedmówców. Wszystkich? Otóż przede wszystkim pana. Dziękuję serdecznie. Otóż, dobrze, proszę pana, pan miał głos. Proszę mi nie przerywać, bo mnie nie interesuje pańskie zdanie. Tak. Otóż, drodzy państwo, chcę państwu powiedzieć i przypomnieć, że Sławomir Góra nie został skazany. Co? Ciszyna. Postępowanie zostało umorzone. Warunkowo czy nie, ale zostało umorzone i nie został skazany. To wszystko. Dziękuję. Jeszcze. Dziękuję. Jeszcze raz ponawiam do państwa radnych pytanie, czy ktoś jeszcze z państwa zabrać głos? Ja mogę jeszcze. Ja chciałbym pan wocem. Minutę pani ma. To znaczy, panie przewodniczący, to znaczy, stoi pan na stanowisku, że pan przewodniczący Góra nie został uznany winnym z niesławienia, tak czy nie? Został uznany winny czy nie? Nie mówię o skazanym, nie mówię o słowie skazanym. Proszę mi powiedzieć, czy uważa pan, że został uznany winnym z niesławienia pani Rozkuszki, czy nie? Poprzez wyrok warunkowego umorzenia. Został uznany winnym czy nie? Z czemu pan mnie pyta? Czytał pan wyrok? Ja czytałem, bo ja wiem, że został uznany winnym. Natomiast... A po co panu opinia moja, czy ja rozumiem ten tekst? A po co pańska opinia mnie, po co pan... Dziękuję bardzo. Ale ja pana o nic nie pytam. Dziękuję. No co właśnie? Minutę na... Tak, tylko minutę wystarczy. Tak. No bo swoją opinię pan wyraził, to proszę... Tak proszę, właśnie, pan swoją i świetnie. Teraz będziemy głosować. Świetnie, no więc zgadza się. Ale ja chciałbym usłyszeć, czy został uznany winny. A to co, to pan nie słyszał? Panie radny, został uznany winny. To pan słyszał, czy nie? Został uznany winny. To po co panu moje zdanie? Ja tekst rozumiem. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja jeszcze jedną rzecz zapomniałam. Pani Nadurska tu właściwie zahaczyła o ten temat. Chodzi mi o odbiory. Proszę państwa, wszyscy katolicy, wszystkich widzę was w kościele. Ale popatrzcie, jedna osoba ma 33 odbiory, druga ma 25, 20. To jest w ogóle nie w temacie. Dlaczego pan się wtrąca? Mówi pan do pana, ja nie do pana mówię. Nie, że pan mi tak mówi. Ja nie do pana się wypowie. Nad minuty pan nie dał mi powiedzieć. Ja uważam, i moi mieszkańcy też tak uważają, że ludzie, którzy są związani z PiS-em w każdej dzielnicy, są dyskryminowani, bo mają 3 odbiory, na maksimum 4, a inni, którzy siedzą blisko zarządu, mają po 33, po 26, 26. Tyle chciałam dodać. Dziękuję bardzo. Limit został wyczerpany. Jestem z platformy, na pracuję. Dziękuję wszystkim. Jestem gorszy. Pan nie może wziąć odbioru, bo pan pracuje. Dziękuję, zamykam dyskusję. Zgodzicie, marszałek? Tak, niech pan popatrzy, tu są odbiory, wszystko jest. Proszę państwa, będziemy przystępować.
do powołania komisji sytuacyjnej. Skład komisji sytuacyjnej będzie 3-osobowy. Chyba nam wystarczy. I bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Męża zaufania. Dobry. Rozróżnienie. Chciałem zgłosić do komisji sytuacyjnej 3 osoby. Tak. Panią Elżbietę Wigo, panią Katarzynę Andruską i pana Roberta Adamka. Brawo. Proszę państwa, wiedziałem, że tak. Czy ktoś jeszcze chce zgłosić jakąś osobę? Moje gratulacje. Czekaj, gdzie sprawdzony przez sobie. Dziękuję bardzo. Męża zaufania. Przystępujemy. Tylko mam się. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Panie przewodniczący, ja chciałbym jednak powiedzieć, że sprawa dotyczy pani i tutaj. I myślę, że to jest nieuczciwe, że poszkodowana nie może się wypowiedzieć, tylko teraz chcecie zrobić szybko głosowanie. Powiedziałem, oświadczenie komunikatu. Bez głosowania. Bez głosowania. Ja mam właśnie taką prośbę, żeby głosowanie było tajne, żeby było miejsce, żeby każdy... Ale to i będzie. Tak, ale, będzie. Proszę państwa, żeby nie było tak, bo poprzednio pan radny dał zły przykład, bo głosował pan przy stoliku i jeszcze pan wiedział, że to jest głosowanie tajne. Ale też tak będzie, będą radni głosować przy stoliku. Zapytaj się, czy są inne propozycje do tej komisji. Ja już pytałem. Ale w tej chwili przystępujemy do głosowania wyboru komisji skrutacyjnej tych 3 osób. Kto jest z państwa? Ale czy będziemy głosować za każdą osobę pojedynczo, czy wszystkie 3 na raz? Skoro spełnione są warunki, że 3 osoby, no to... A może 4, bo pan Pawiński bierze. Głosuje. Nie, tak. Kto z państwa jest za wyborem komisji skrutacyjnej i nazwiska w składzie? Pani Elżbieta Liro, pani Grażyna Naturska i pan Robert Adamek. Idziesz do komisji? No nie wiem. Ręka do góry. Ale oni nie wyrazili zgody jeszcze formalnie. Czy pani Naturska wyraża zgodę do udziału? Wyraziła zgodę? Czy wszyscy wyrazili zgodę, zgłoszeni? Tak? Tak. Tak. A głośno mówi. A pani jeszcze, to jeszcze raz. Jeszcze raz, bo nie było zgody wcześniej. Tak. Niech żyje, żyje. Kto jest z państwa za wyborem, wyżej mówiłem, co przedstawiłem te osoby, to proszę o podniesienie ręki. Też, no jak za sobą. Za sobą? No, oczywiście. No, ale za resztą też. Wstrzymać. Kto się wstrzymał? Kto był przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Brawo. Komisja już jest do pracy. To jest dopiero rada. Proszę się ukonstytuować. Proszę komisję. Proszę się ukonstytuować. Proszę wybrać przewodniczącego, bo to jest bardzo ważne, sekretarza. Proszę państwa, wybór przewodniczącego. Skarbnik też, niech się skryczy. Czy to jest około 10 minut? Czy około 10 minut wystarczy? To nie będzie wzrostu. Zobaczmy. 10 minut. Przerwa. Przerwa do 8. Mamy powołaną komisję skrutacyjną. Bardzo proszę o głos pani przewodniczącej. Protokół komisji, panie kolego, protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Znowu głos. Głos i odnośnie głosowania. Aha, odnośnie głosowania, bo chciałam, że odnośnie, proszę państwa, odnośnie. Jak się ukonstytuowała komisja? Właśnie chciałam o tym
emocje, w końcu nie jestem pierwszy raz w komisji skrutacyjnej, proszę państwa. Dlatego się dziwię, że już pani wyniki czyta. Nie wyniki czytam, tylko chciałam powiedzieć, jak ukonstytuowaliśmy się. No nie wiem, może to państwa nie interesuje. No jeżeli nie, to nie. Ale proszę powiedzieć, to jest konieczność. To jest konieczność, no oczywiście. Proszę państwa, komisja, to znaczy radnie. Radna Nadurska, radny Robert Adamek, radna Elżbieta Liro. Przewodniczącym komisji została Nadurska Grażyna, zastępcą przewodniczącej Robert Adamek i członkiem radna Elżbieta Liro. To jest w kwestii formalnej, w kwestii drugiej. Proszę państwa, są karty do głosowania za i przeciw. Jest taka propozycja zastępcy pana Warto, o tym myśleliśmy tutaj? A o tym właśnie. Jest taka propozycja, państwo dostaniecie kartę do głosowania, żeby nie było komentarzy, że ktoś na stoliku, przy stoliku gdzieś tam ktoś widzi. Proszę dokonać wyboru danej pozycji. Następnie ja uważam, ponieważ do skrzynki będą składane głosy indywidualnie, ja przypuszczam, że będziemy czytać osoby z nazwiska. Proszę o składanie kart, żeby nie było komentarzy, że ktoś z nas wie i później przekazuje, jak to głosował. Uważam to za słuszne. Proszę składać karty. Jak to głosujemy? Czy to jest za wnioskiem? Ale to dopiero jak rozradzą. Ach, ja jak już rozdawać. Pan Bartosik Kamil. Pytam, czy ma głos. Pan Bartoszek Marek. Dziękuję bardzo. Pan Pińczycki Zygmunt. Pan Pińczycki. Jak to się stoi, że o, to coś podobnego. Aha, dobrze, przepraszam. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, kto to? Wszystkie są. Wszystkie są. Tak, dostał? Nie. Znaczy jeszcze jeden z pan głosował na moją kartę. 22 za. Pan Góra Słowowo. Pan Grzegorz Kurzyn. Pan Grzyb Tomasz. Pani Kamila Hałacińska. Proszę nie sugerować, bo robiliśmy coś pierwszego. Pan Jarosz Jan Piątek. Pani Liro Elżbieta. Tutaj ten. Dobrze, no dziękuję. Pani Jarosz Agnieszka. Proszę zaczekać z głosowaniem, aż pani przewodnicząca objaśni. Tak, można głosować. Pan Malara Stanisław. Tutaj. Proszę, przepraszam. Pan Milewski Jerzy. Ja bym jeszcze w piąty zastanawiał. Pani Nadurska Grażynka. Ja, dziękuję. Pan Pawiński Zdzisław. Pan Szczurek Wiesław. Dziękuję. Pan Szewczyk Tomasz. I pani Zaręba Piwowarska Maria Teresa. Wszystko. Dziękuję. Najważniejszy pulses. Proszę państwa, są dwie możliwości, dwa prostokąty. Pierwsze, trzy. Za, przeciw i wstrzymuję się. No wiadomo, za, no to rozumiemy, że za odwołaniem. Przeciwko, wstrzymuje się, chyba jest logiczne i jasne. Przeciw odwołanie, wstrzymuje się głosem. Ale co jeszcze powinno być, powinna pani powiedzieć, co mamy zrobić? Kreskę, krzyżyk tradycyjną metodą, jak przy głosowaniu. Krzyżyk krzyżujący się w środku, nie musi być w środku. Tego prostokąta, bo to nikt fajnie nie bardzo. Przepraszam. To jest z komputera. A co było? Jeśli karta do głosowania za odwołaniem przewodniczącego zarządu. Nie ma za. A to jest chwileczkę. Karta do głosowania odwołania. Nieczytelny.
ale dobrze. Kiedy głos jest nieważny, proszę wytłumaczyć. Właśnie. Kiedy jest nieważny głos? Głos jest nieważny, no to co jak jest przy wyborach, jeżeli będą dwa krzyżyki za i przeciw, no to wiadomo. Jeżeli nie będzie żadnego, tak samo, skreślenia, no i chyba tyle, prawda? Bo prosiłabym o podania jednego krzyżyka w wybranej pozycji. Jeżeli nie będzie nic zaznaczone, to znaczy, że nie biorę udziału w głosowaniu? To znaczy, no raczej tak, i to jest głos nieważny. W którym miejscu krzyżyk na samej górze? Jak ktoś dopisze innego kandydata? Nie, żadne dopisywanie. Ja Państwa bardzo proszę, żeby nie było żadnych dopisek. To no, brzydki, wulgarny, co można, ale uważam, że... Ja chciałem się jeszcze Proszę popatrzeć, czy mają pieczątkę. Proszę sprawdzić. Już można? Tak. Dobra. Koleżanka radna Ela wybiera z nazwiska. Pani, ta osoba idzie, zapala pan i zwrotnie do pojemnika wrzuca karty. Dobrze. Pan Adamek Robert. Pani Aksami Uszyła. Ja mam przedwody. Pan Bartosz Kami. Pan Bartoszek Marek. Pan Bińczycki Zygmunt. Pan Buczkowski Andrzej. Ale proszę Państwa, to jest demokracja, a śmiejecie, macie w nosie demokrację. Nie, panowie. Macie w nosie demokrację. Ale jaki problem? Co było źle, że poszedłem? Co, z czego się śmiejecie? Ja to samo, to jest demokracja, proszę pana. No przepraszam bardzo, pan był Stanisław. Ja tak poszedłem, nikt się ze mnie nie śmiał. Nikt się ze mnie nie śmiał. Byłeś tam? A trzeba się ugodzić? Nie, to żeby się w procedurze stało. Pan Góra Sława. Pani Grzegorzek Bożena. Pan Grzyb Tomasz. Pani Hałacińska Halina. Pan Jarosz Jan Piotr. No co? To już z tym się skończy, nie? Pani Liro Elżbieta. Pani Łosia Mieszka. Pan Malara Stanisław. Pan Milewski Jerzy. Pani Nagórska Grażyna. Pan Pawliński Zdzisła. Księga była pusta wcześniej? Nie sprawdziliście, pan, z którego głosowałem.
była, bo przepraszam. Nie pan było. Szewczyk to Tomasz. Pani Zaręba Piwowarska Maria Teresa. Ja nie dzwonicie z chodzenia. Tak, dzwonimy. Wyrażamy zgodę na to. Tak. Pół godziny. Protokół jeszcze spisać. Mamy prezenty, to może prezenty potrzebującym. Nie wiem, czy tutaj ewentualnie się przyda pani prezent. Nie, jak pan dostał. Ale ja mam, jak dostałem, to mam prawo też przekazać. Powiem pan dopiero. Proszę bardzo. Nie teraz. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, ale to... Ja potrafię się dzielić tym, co mam. Coś podobrze. Niesamowite. Szkoda, że nie pijesz. Dobroć wraca. Szkoda. Znaczy nie będę komentował, bo to był dla pana prezent, zrobił pan. To co pan tak samo jak pan z parawanem. Miał pan prawo. Pan też miał prawo. Pan tym parawanem zrobił tak jak pan zrobił. Nie wiem, ale chyba było 3 lata temu była sytuacja odnośnie wyborów. Wydaje się, że były jakieś monity na ten temat, że na czym polega tajność wyborów. Ma pan taką możliwość, jak i przyjąć. I tak to zrozumiałem. No to pan się śmiejecie. Z tego, że pan Jan stoi na stanowisku. Ze mnie się śmialiście. No bo ładnie ten. No, ale to ze mnie się śmiali. Przepraszam, ale bo panie, no, to jest prawo. To zostało tak wtedy, to że ma... Ale jakie prawo? Prawo, że pan musi wejść za parawan? Nie, prawo, że... No ale co, miał się przepychać tutaj? Nie był. Ale ja trzeba było się przepychać. Okej, mam nadzieję, że ta kumulacja nie obraziła. Nie, ja nie jestem człowiekiem. Ale nie ma krzesła. Nie ma krzesła. Ja tylko uważam jedną rzecz. To są że takie narzędzia demokracji. Nie wolno się na to obrażać. Nie. To jest możliwość. Oczywiście. Ale jest taka możliwość. I tutaj mamy płaszczyznę. Ale oczywiście, czy to będzie... My się przeskarzamy w wielu rzeczach. Że tak. Niektórych się nie zgadzamy. Ale... Obrazki sobie ogląda. To też? Panie Janku, to też. To też trzeba wyjąć. Masz ja rozumiem, że jest to nie widzę, Nie wiem, że to jest.
Czy można tak wcześniej się zapytać, jeżeli zostanie, został odwołany przewodniczący, następuje rozwiązanie zarządu? Tak. To nie powiedziano tutaj właśnie, jakie są konsekwencje. Proszę Państwa, jeżeli zostanie odwołany przewodniczący, ja nie mówię, że zostanie. Automatycznie jest rozwiązany zarząd. Wszyscy wiedzą o tym. No, wszyscy dostali regulaminy na samym początku kadry. Niestety wszyscy to wiedzą. Ja chciałbym powiedzieć, że wszyscy o tym wiedzą i właśnie mam pismo jako właśnie wiedzę, że ja wszyscy o tym wiedzą. Mam jako dowód wasze pismo. Ja mam nawet nagranie, jak pan przerwa, jak pan mnie obraża. Ja mówię o piśmie. Ale pan mnie nawet obrażał o piśmie. Co pan chce z nim przesłuchać? Co pan do mnie powiedział? To ja zaraz powiem. Niech pan sobie przesłuchał. A ja mówię o stanowisku. Ja mówię o tym, że to jest kulturalne i się do koło przekierowało. Ja to po prostu odczytał, bo ja jestem referentem, to ja sobie to odczytam. Dziękuję. Przepraszam, przewodniczący, czy mogę odczytać? Tak, bardzo proszę. Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w Radzie Dzielnicy 16 w dniu 26 stycznia 2014. Komisja skrutacyjna w składzie przewodnicząca Nadludzka Graszyna, członkowie zastępca Robert Adamek, członek Kandyta Liro. Na sesji Rady Dzielnicy 401, przepraszam. W dniu 23.01.2014 przeprowadziła głosowanie w celu odwołania przewodniczącego zarządu dzielnicy 16 pana Sławomira Góry. Komisja skrutacyjna stwierdza, pierwsze, skład Rady Dzielnicy 16 na dzień 23.01.2014 wynosi 21, czyli osób uprawnionych do głosowania 21. 2. Głosowało 21 radnych Rady Dzielnicy 16. 3. Głosów ważnych, czyli ważnych kart do głosowania oddano 20. Głosów nieważnych, czyli nieważnych kart do głosowania oddano 1. Wymagana większość głosów 13. Radni Rady Dzielnicy 16 głosowali. Za odwołaniem przewodniczącego oddano 6 głosów. Przeciw odwołaniu przewodniczącego oddano 14 głosów. Wstrzymanych oddano 0 głosów. W wyniku powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że pan Sławomir Góra nie został odwołany z funkcji przewodniczącego zarządu dzielnicy 16. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli mogę w tym miejscu powiedzieć dwa zdania. Przepraszam, jeszcze miałam wątpliwości, że było dobrze. Dziękuję Państwu za jednak zaufanie, które Państwo mi darzyli, że jednak powody, aby odwołać przewodniczącego, powinny być bardziej merytoryczne. I mam nadzieję, że takich powodów Państwu nie dam do końca kadencji. Dlatego, że moim celem nie jest stwarzanie problemów, tylko rozwiązywanie tych problemów. I wydaje mi się, że przez ten czas, kiedy pracujemy razem, mogłem to nie powiedzieć, tylko udowodnić swoim działaniem. I myślę, że dokończymy tą, że tak powiem, szóstą kadencję, dobrze mówię, szóstą kadencję, jednak pracując w zgodzie i dla wszystkich mieszkańców dzielnicy 16. Dziękuję jeszcze raz tym wszystkim, a tym, którzy chcieli mnie odwołać, że tak powiem, życzę jak najmniej rzeczy, które będą wam się nie podobały w tym, co ja robię, jak najwięcej zrozumienia, że tak powiem, tematów, którymi się zajmuję. I zawsze służę czasem i poświęcę ten czas, jeżeli to taka będzie wola, żeby te tematy Państwu wyjaśniać. Dlaczego tak postępuję, a nie inaczej. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący i zapraszam do kontynuowania dalszych punktów sesji. Proszę.